Witam serdecznie, przepraszamy za spóźnienia. No. Wychodź z auta, mama, nie. Bon! Z auta. No. Siemka. Ogólnie były problemy, eskorta policji była. No. Sika. No. Udostępniajcie streama, ludzie. Popkujcie. No. Ja nie widzę czatu w ogóle. Czat. Nasa 20, Daniel wychodzi, udostępniajcie. No. Nie widzę w ogóle czatu, daj mi telefon. Siema widzowie, będą grube dymy. Daj mi telefon. Z komina. Mi nie pokazuje w ogóle. 11.20 ludzie, Daniel wychodzi, udostępniajcie streama, żeby było nas jak najwięcej. Działa? 11.20 ludzie, Daniel wychodzi. No widzisz, nawet patrz, masz czat błąd, widzisz? Ale amatorka, nie? 7 tysięcy widzów! Co? Mama, chodź tu! Witamy wszystkich serdecznie. Żyże, Daniel. Już nie będzie echa. Czujesz, że jest echo. Jak to, jesteśmy w Poznaniu, nie? Więc pozdrawiamy. Eskortę policji mieliśmy. Podwiezienie stało chyba z 5 radiowozów. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Trzymaj chwilę, muszę coś wyjąć. Tak. No co daj tak? Mama gada. No, gadam. I co tam? No, jesteśmy, także zaraz wszystko się widzi. Będzie elegancko. A ja będzie. Zgłodnieli? Nie. Gadam. Cały czas. 11.20 ludzie, Daniel wychodzi, udostępniajcie. No. Ja nie mam telefonu. No. Ja nie widzę czatu. No ja. Czemu ten czat nie działa? Ja mam telefon. No. Ludzie, cieszycie się, że Daniel wyszedł w końcu? Po 13 miesiącach, 13 w piątek. No. Mama cieszy się? Cieszy się? 13 miesięcy? No, cieszy się. Kochani, gdzie Jaca? Jaca jest praca, więc w pracy. Ale zwała ty. Ukryta walka to będzie. Do tańca zapraszam. Pa, 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 pa. Nasa 20, Daniel wychodzi. No. Niech żyje wolność, wolność. Chodź tu, mama, gdzie ty swoboda. Tu. Przytańczy. Tu chodź. No. No. 11.20 danie się pokaże po tylu miesiącach. Szykuję brzemowę już dla was, ludzie. Szykujcie, wsiądź się wygodnie. Gdzie hit? Karabiny nabite. Daniel Gangster, Torunia. Fryzurka fresh, kreseczka. Napakowany, nie? Się wjeżdża. Widać, że tam trenował, twardo. No, udostępniajcie streama, ludzie. Stawcie łapkę w górę. Elegancko. Marysz, powiedz, jak to jest jechać pod eskortą? Elegancko. Ciężko. 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 W takich, wiesz, kiedy ta Sadras ja jedzie. Ciężko, ale stabilnie. Jedzie dziedzicowy tej. Pozdrawiamy wszystkie kanały komentatorskie. Zebo, szykuj, kurwa. Ale weź ty. Będziesz kontent miał chociaż. Jaka eskorta w ogóle, ty. Ja wjeżdżam tam po niego, to przy radiowozów w każdym rogu. Ja. Mają o bezpieczeństwo Polaków. No, fajnie. Sąsiedzi to już... Godzina. Ciężko tam widzę, do mnie. Ciekawe, jak tam będziemy miejsce. Oprócz telefonu, u mnie jest lepiej, ale nie wiem, czy na streamie będzie lepiej. Nie, no. W ogóle mi nie pokazuje, to zwała, nie? Ale zimno, ty. Ma jakieś zaduchy jesteśmy. Nie wiadomo, gdzie. Co? A co, mało jest? To już nie moja wina. Niech już lepiej tak jest, jak jest. Ważne, że działa. No. Po dużych trudach, obciążeniach. No. Cieszy się baobab. Kurwa, a jak? Ja. Twój twórca wrócił. Mój stworzyciel. Mówię co chwilę. Udostępniajcie łapki. Łapkę na TikToki, w górę. Rzucajcie tam wszystko. Suba, udostępniajcie. Nie ma spania. Wysypiesz to sobie.
Gadaj, ja muszę tu. Pani, nakręcamy, już niedługo, jeszcze parę minut. Udostępniajcie kanał Polska Rodzinka na TikToki, na Instagramy, naszą łapię nawet udostępnijcie, wszędzie gdzie się da. Się wjeżdża, kurwa. A my nie, no nie wolno. Nie. Pełna kulturka będzie. Ten blaty pokoje moje. Mariusz, jak chcesz taki sztywny. Ja sztywny, kochani, ja sztywny. No z wami jestem, no. No. Po dłuższym czasie. Udostępniamy, udostępniamy. No. Ile tam widzów jest? Ile widzów? Ostatnio. Zawsze łapkę w górę. Udostępniajcie wszystkim. Każdy wie. Tak. Teraz? Na Instagramie. Gdzie my? Tu? Ale ja. Jeszcze 7 minut. Jeszcze telefon wyjdzie. Rafonik strachu. Wow! To z tego leci! Ty! I to będzie było całe. Jo, ty! Tylko za drive włączą. Ej, a jakby podczepić do najty? Pod to? I tak na głos, ty gocha, gocha, 3 złote, ty. Jakie jara. Dzwon, kościół jest. Ma, tu chodź, a nie. Kościół, zaraz będzie dzwon bił do kościoła. Gościa, pokaż, jaką masz kurteczkę fajną. Jo. Jesteś świeży, twój syn? Niemiecka. Wychodzi? Niemiecka, deklanska? WC daj mi. Nie ma WC, nie ma ziewania. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie. Jeszcze 6 minut. Już myślałem, że policja. Przewrażliwiony. Zakryję, żeby nie było widać pana. Co baba. Ale zleciał ten rok. Teraz nie będzie już siedzenia w telefonie. Nie, będzie, rządzenia. Nie będzie. No skończyły się. Skończył się dzień dziecka już. Jo. No. Teraz doszła. Teraz Don wrócił, Don Corleone wrócił. Ojciec chrzestny. Ale 3000 bitrate'a mam. O matko, kto to by myślał? A szale to masz na dole, szale. No. Gdzie? Na dole. Ja i skoty. Jo, ja i skoty. Windą do gwiazd, windą do nieba. A w ogóle ci oglądają, nie? Też. Ja. Ale chłodno. No. Jeszcze 5 minut. Stawcie łapkę w górę. Mam już chyba. Ale chłop wyszedł, co? Tak, inflacja, wojna na Ukrainie, COVID. Wszystko. Wszystko. Slepta? Ja. Slepta. Czy nie tul tak orden kokolozeczu? W rytmie cza. No udostępniajcie, udostępniajcie. Zostawcie suba, good. Gosia! Zostawcie suba, good. No! Przywitasz syna chlebem i solą? Chlebem i kolą! Z chlebem i solą! Z auto to w domu przywitam. Jak w domu? Nie ma domu. Nie ma domu. Syn jest tu. Nie w domu. Jesteś nie ma chlebem. Zawsze dom, gdzie nasz magika. Stawcie się, łapkę w górę, udostępniajcie. Zaraz zaczynamy. Zaraz będzie. Czyli ja cały czas myślę, że tu jest miejsce, nie? A tutaj się biega po schodach. No. Się bierze. Niech żyje wolność. Wolność i swoboda. I Dawid. Ja ci dam Dawida teraz. Swoboda. Jeszcze 4 minuty. Mama, gadaj do. Takie worek ci ucieka. Co mam gadać? Jeszcze chwila, ludzie. 10 tysięcy nas jest. No. Tyle życiu nagadałem. Burza mnie boli od wlecenia. No i super, to jest super. Niech więcej poszkodzi. Jak myślicie, zawalczy Daniel w tym roku? Mamo, chodź tu! No. Co mama? Twój syn wyszedł, a ty co? No co, no to co, tu nie ma syna, nie? Jak nie ma? No jeden, a ty jesteś cały czas. A drugi? A
drugi... Zapomniałaś już o synu? Synie? Oj, mama, mama. Tyle lata ich poświęciłeś. No. Ja, co ty gadasz w ogóle? Za głupoty. Trzeba, nie? Skąd ja mam posprzątałaś dom? Nie. Na przywitanie? Nie. Jak nie? Nie. O, o, mafia pruszkowa. Puszkę muszę zrobić. Jeszcze chwila, ludzie. Udostępniajcie streama. Mariusz, dostałeś bilet, teraz ty. MZK. W Poznaniu nie ma kanara. Jesteśmy w Poznaniu ogólnie, nie? Masz GPL? No. Ocean Drive? A ci mogę odpa. Czekaj. Szybko kochani, ogólnie jesteśmy w Poznaniu. Ogólnie. Zostawcie suba! Obserwację, łapkę w górę. No. Ile łapek, Łukasz? Jak najwięcej. Powiedz, że ten Łukasz przygotowuje hymn Daniela. Łukasz tam przygotowuje hymn Luzi Daniela, nie? Głośno czy nie głośno? Włączmy ten. Kurwa, bo nie wiem, tremę wahał. Tremę. Co Andrzej był? Trzeba. Przed wystąpieniem. 10 tysięcy widzów, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jeszcze chwila, 11 tysięcy. O. Ale ty masz telefon do dupy, nie? Ja. Boba. To nie moja wina. O. Jak petardą rzuciliśmy przez okno, też twoja wina nie była, nie? No nie. Nie. Właśnie na temat przyszłości też pogadamy. Wszystkim zarobiamy. Wszystko zweryfikuję teraz. Nie? Oni to w ogóle nie gadają. No jak nie? Oni to będzie głośno zaraz. No. Mama, ty jesteś w ogóle tutaj w klasie. No mama, co ty myślałeś? Ja tylko idę na rentę. Reklama! 5 sekund. Siedzimy po tylu latach. Niestety. Jezu, te reklamy, nie? Wszędzie reklamy. Jeszcze chwila, widzowie. Cierpliwość, cierpliwość. W marcu ślub od tej pary. Patrzcie, teraz ich związali. Nowy ten jesteś. Ja. A Jacek będzie świadkiem. No. Jacek będzie świadkiem. Wstańcie tam, wyjdźcie z kamery. Tam idźcie, z kamery wyjdźcie. A przed państwem. Daniel Magikal. Siemano widzowie, Essa wróciłem! Jest kota? Jeszcze raz? Nie ma. No co jest? No bo nie można tego i tego na raz. Bo muzyka albo to. Witam serdecznie widzowie, wróciłem! Pokaż czat. Jak baba, weź komórkę sobie zmienią. Mama, chodź. Jaki? Słuchajcie, schudłem 23 kilo. Dobra, dawaj mamuś, coś dla mnie masz. Wyłącz się głośnik. Bebe mi solo. Wiesz raz w ogóle? Muszę wypracować trochę. Wyłącz głos. Poka ty chleb sól. Tu stoję, nie tam. Kurwa. Tak, do ptaków. Wrócił syn marnotrawny, słuchajcie. Nie, no tak naprawdę wróciłem z więzienia. Jestem w szoku, słuchajcie, przygotowałem przemowę dla was. Ugryzę ten chleb, bo to. No, i soli. Lepiej taki chleb niż. Daj tą sól. Daj trochę soli. Ale tu masz ten telefon, Sebastian, jaki wstyd. Dlaczego tak cię zacina? A co to moja wina? Nic nie można zrobić, na muzyki nie można posłuchać. Nie takie rzeczy się jadło, lewie zieniu. Nie no, smacznego widzowie. Dziękuję, że jesteście. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie. Wróciłem. Czat zobaczymy po tym live'ie najwyżej, nie? Udostępniajcie jeszcze. Przygotowałem przemowę od serducha. Serduszka na czacie dla Daniela. Wyszedł po roku czasu. Chat enabled. To znaczy? No, coś, że spiedzielony jest. Dobra. Ale sorry. A słyszę, jaka droga teraz, inflacja. No, inflacja, no. I powiem wam teraz tak, u nas nie będzie gocha gocha 5 zł, że inflacja zostanie gocha gocha 3 zł. Mamy tą tarczę inflacyjną. No. Dobra. Proszę teraz o powagę na czacie.
proszę już o ciszę na planie. Mikrofon przynieś. Mikrofon. Dobra. Możecie, nie, też możecie ze mną ustać tu coś. Jo, możemy za to było. Ile widzów mamy w ogóle? Dawaj 3000. Teraz pytanie do was. Czy jesteście gotowi na przymowę? Czas spam. Chleb. Z tą brodą jutro idę do barbera, farbuję się na biało, więc będzie dobrze. Fryzurka fresh. Obiecałem, w ogóle miałem komisję, nie, więzienną w czerwcu i kierownik ochrony do mnie, że jak nie zgolę brody, to mi artykuł będzie tam o zmianę wizerunku, nie, przysługiwał. Musiałem raz się ogolić. Nie? Ale ci ścina ten telefon, ja nie wytrzymam. No ja, wiesz jak mam uczulenie, nie, który zaczyna? Weź, udostępnij internet, ja z niego telefonu. Dobra, no. Dawaj, ja muszę mieć czat, ja muszę mieć z widzami kontakt. Cały rok na to czekałem. Codziennie wyobrażałem sobie właśnie, jak ten stream leci, czytam czat. Pozdrawiam swoich widzów, no. W ogóle czekałem na ciebie i mieliśmy kontrolę, ty. Wysyłali nas i w ogóle trzepali auto. Właśnie. No. Ja wychodzę, 7 policyjnych samochodów i idziemy w prawo, tajniacy. Od razu śmieszki, no młodzi policjanci, po 20 parę lat, do 30. Przyjechali z Podgórza, z Torunia, za Łukaszem. Dawaj. Mam przemowę przygotowaną. Ja muszę czat zobaczyć. Poczekajcie, widzowie. No i co? Łapki w górę, siemano. Ale jestem nakręcony, nie? Ząbki myte codziennie, elegancko. 9 miesięcy, słuchajcie, czekałem na dentystę, żeby mi ząb wyrwali. Wiecie bardzo dobrze, że w tamtym, jak jeszcze byłem na wolności, miałem iść do dentysty. Niestety zamknęli mnie z domu. Czat działa już? No. To jest ten mój telefon? Tak. Ten, co przeżył wszystko już. Dobra. To co, włącz jeszcze raz Ocean Drive. I zaczynamy. Siemanko, mam już czat. Siemano widzowie, siemano. Siemano. Jestem oficjalnie, się mogę z wami przywitać. Ale idzie. Musicie teraz jeździć. Cicho. Wróciłem, jest grubo, widzowie. Już mogę wam zapowiedzieć, że oficjalny stream z mieszkania jest już jutro o godzinie 19:00. Za chwilę jeszcze hymn Ocean Drive, nakręcę się i zaczynamy. I wam czytam to, co przygotowamy. Lecimy na MMA, Kizo słuchaliśmy w ogóle na celi. Kizo Majora. Słuchał Dorskiego? Nie. Do hymnu, widzowie, serduszka na czacie, zaczynamy dymy i zaraz przemowa. Trochę głośniej, często full. Troszeczkę głośniej. Jedziemy! Sam drążek robię już, słuchajcie. 10 serii po 10 lightowo i podchwytem nad chwytem szeroko, wąsko. Jutro będą filmiki z siłowni. Jadę z Łukaszem jutro na siłkę. Zapraszam wszystkich na Instagram Daniel Magical. Tam będą relacje z dzisiaj, z jutra. Daniel Magical Instagram. A Łukasz, jak chcesz koło mnie, to jak to wygląda? Dobrze, tu potem się wstawiać. Możemy dymić na trening. Kodor! Co? Nie możemy iść na trening. Kogo, z kim? Zdrowy. Będziemy. Ja jeszcze bym chciał sobie na ten wyśmiemy, żeby też mógł nagrywać, nie? Soho! Leciało wczoraj na RMF FM z Betoniary. Leciała piosenka Ocean Drive. No. Tylko żeby formy nie od... Wiem. Ja go przypilnuję do treningu. Teraz dopiero treningi się zaczną. A pewnie tak ci mówiłem, żeby zawsze go brać. No. Wyszedłem z więzienia. Pewna osoba, wiecie kto, kobieta, życzyła mi śmierci w więzieniu, a ja twardo wstawałem rano, pompeczki, brzuszek, nie? Wytrzymałem. Dobra, wyłącz łuki. Łuki, wyłącz. Zaczynamy. Słuchajcie, róbcie szoty, włączcie nagrywanie, zaczynamy przemowę i jadę się przywitać z tatą,
muszę dojść do siebie jutro, dobra, jutro 19 ogólny start. Więc tak. Gotowi? Gotowi. Witam, dzień pierwszy na wolności, pozdrawiam wszystkich. Tęskniłem za wami, widzowie. W końcu wolność, przygotowałem dla was przemowę, aby przekazać wam wszystko to, co najważniejsze. Zanim zacznę przemowę, odliczam jeszcze kombo łapek w górę. Raz, dwa, trzy, lecimy. Oraz możecie streama udostępnić, żeby dotarło to do jak największej publiki na fejsie. I co najważniejsze, wbijajcie wszyscy na Instagrama, tam relacje z dzisiaj i z jutra, z treningów, z zakupów, z przywitania. Sonia w ogóle przeżyła, piesek legenda, nie? Ona jest niepokonana. Pierwsze co ją wytulę, wycałuję. Jutro 19 startujemy z długim live'em, przedłużanym live'em, ale to zaraz szczegóły. Dobra, zaczynamy. Po pierwsze, wiecie o kim pewnie będzie mowa. Rafonix. Wiem, że to oglądasz, 7-sekundowcu, czas na rewanż. Właśnie, Łukasz, masz coś chyba dla mnie. Mam, ale nie mam jak ci pokazać teraz, wiesz. A, rękawice. Nie tak. Właśnie, dawaj. Właśnie. To, ja myślałem, że to drugie. Zapomniałem też. Bracie, w końcu wyszedłeś z więzienia. Na temat, no mów. Daję ci twoje rękawice. Czas chyba, żebyś wrócił na ring i zrewanżował się z kimś, nie? Dawaj, bierę. Zbierać? Kurde, ile jak minęło już czasu. Rokę go załączyć? Nie, bez muzyki. Bez muzyki? Ja. Masz. Bez tricepsy. Nie no, ja sobie, wiecie, ja się kurczę teraz jaram tym, bo ja naprawdę no dałem się wszystko, napieprzałem, ćwiczyłem. Rafalik, czas na rewanż, wróciłem! No. Dobra. Weź, ten, możesz? Masz ją kolorowo przed oczami, nie? O jest, no. Rękawica na aukcję. Dobra. Daj. Tak ja z nimi trenuję. Więc tak, czas na rewanż będzie to największe wydarzenie w dziejach internetu. Ta walka przejdzie do historii i pobije rekordy oglądalności. Tak, Boxdel? Wiem, że to oglądasz również. Tylko Fejma ja nie chcę, wolałbym do Prima, nie? Jak już... Albo Hype Liga. Albo Hype. Nie zdradzamy tajemnic. Łukasz obok mnie też stoi. No to też, Sebastian, też tam już, mama to w ogóle szuka kochanego węża. Widzowie, jutro będzie ankieta na streamie, będziecie mogli głosować między innymi w jakiej federacji chcielibyście mnie zobaczyć. Rafonix, jeśli spękasz, to do końca życia będziesz dla mnie tchórzem. Będę to zawsze powtarzać. Dałem ci walkę na Fejmie 2. Chociaż na pierwszej edycji stchórzyłeś, wystawiłeś Adriana Polaka, a przed wami miał być jeszcze Wardęga, ale tu taki tam mały szczegół. Wracając do tematu, w czasie mojej odsiadki śmiałeś się ze mnie u Boxdela na aferkach, że siedzę w więzieniu. Ty byś nawet tutaj tygodnia nie wytrzymał, gwint by ci za przeproszeniem je. Masz dużo wrogów w więzieniu. No ja powiem ci, że też mam, ale ty masz jednak, z tego co wiem, więcej. Teraz tak, lecz teraz wróciłem, jak to klasyk mówi, Oktagon zweryfikuje. I ostatnie zdanie, z tego co wiem, to nasz konflikt jest pierwszy i największy w internecie, zanim powstało Fame MMA i to wszystko zapoczątkowano. Więc widzowie, teraz róbcie szoty. Ogólnie jest nowa afera roku. Pan Marcin, czyli Rafonix, rozje się na mnie i na moją mamę. Mam na niego papiery z jego podpisem. Jutro na streamie do tego wrócę, pokażę wam wszystko. Z ringu spotkamy się w sądzie. Wielki, prawilny Rafonix. I piszcie do Wardęgi, żeby odpisał mi na wiadomość, ja mu te papiery wyślę. Jutro do 21 skleję vloga, pokażę wam akt oskarżenia z jego podpisem, zarzuty jakie mam. Sprawa jest w lutym w sądzie, więc Rafonix, no słabo to wyszło, nie? Rozje się na mnie i na moją mamę. Możecie sobie dopisać na czacie. Sprawa w sądzie, nie? Jest konfidentem. I to jest ta fakta, widzowie.
do tego wrócimy, bo to teraz dzisiaj jest Dzień Radości, a jutro do tego tematu wrócimy. Ja nie chcę go obrażać, bo to ogólnie ja myślałem, że nasz konflikt jest tylko w internecie. Wiecie, ile on nam krzywdy zrobił mojej mamie, ile tam między nami było tej złej krwi. Poszliśmy do tego oktogonu, nogę na nim złamałem, opluł mnie. No ja myślałem, że może jakimś tam cudem będzie rewanż, albo jakoś tam, wiecie, nie wiem, skończy się to w internecie, ale skończy się to w sądzie. No tragedia. Ja te papiery do Wardęgi wyślę. Łukasz mówi, że jest osoba, która na YouTubie zajmuje się takimi jakby też papierami, tak? Czy co? Więc wszystko jutro o 21:00, szokująca informacja, pokażę wam. No niestety, konfident. No właśnie. Zawsze na mnie gadali, nie? A ja zobaczę, wyszedłem po roku z więzienia i... Dobra. Teraz jest ekofident. No to nie wiem, powiedzcie mi po streamie, bo ja nie wiem. Ja konfident to w internecie. Nie wiem, ej, nie mieszajcie teraz, bo teraz idziemy dalej. Weź Łukasz ten czas, odsuń na razie, jo? Dobra, widzowie, wracam do Meritium. Łukasz, pokaż się. Po drugie, chciałbym bardzo podziękować tacie za wsparcie. Kocham cię, tata. Dzisiaj jadę do ciebie. Bratu, chodź tu, przytulę cię. Nawet mam tu, kurde, jak w tym napisane wszystko. O, Łukasz, bardzo tu mam. Dziękuję ci, Łukasz, za wszystko, za ogarnianie domu, wszystkich spraw związanych z odsiadką mamy i moją, za wszystkie odwiedziny i paczki. Kocham cię, bracie, jeszcze raz, kurde. To musi być wszystko tak, jak sobie wyobrażałem przez cały rok, jak wstawałem, przyszedłem spać, wszystko sobie wyobrażałem, widzowie. Super, że dotrzymałeś słowa i przez cały mój wyrok ciągle ćwiczyłeś. To jest młode pokolenie. Bracia Magical wjeżdżają na salony w tym roku 2023. Rozwalamy system. Czas załatwić, właśnie, czas załatwić ci walkę. No. Ty pierwszy zawalczysz, bo ja dopilnuję tego. To jest mój priorytet, żebyś ty miał pierwszy walkę. Nie wiem z kim. Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale ja to cię załatwię. Jeżeli publika, widzowie będą chcieli, żebym ja wrócił, nie wiem czy z Rafoniksem, dla mnie on jest teraz zwykłym konfidentem, ja to udowodnię. On chciał za walkę 400 tysięcy, ja mu tyle nie pozwolę zarobić. Rzuciłem mu wyzwanie, on woli iść do sądu, nie musi do tej walki dojść, ale jak dostanę jakąś propozycję, przemyślę to, bo nie wiem co z nogą. Ale mój priorytet to jest mój brat, ja będę przy nim i na treningach, i na konferencjach z mamą, i z Łukaszem, w sensie i na gali, w narożniku. A co ze mną, nie wiem. Ja mam teraz plany i czytam dalej. No, a ja będę zawsze przy tobie, bo traktuję cię nie tylko jak brata, a nawet jak syna. O, dobra. Słuchajcie, jedziemy dalej. Jeszcze trochę was pomęczę, widzowie. No muszę to wszystko powiedzieć, no nie było mi rok. Wieje wiatr, nie damy się wiatru. jest dobrze, ja wiem, że to... Ja wiem w ogóle, że to są takie osoby oglądają, które mówią, kurde, on wyszedł, on jest cały. Nic mu nie zrobili w tym więzieniu. Teraz Baobab Mariusz, zapraszam was tutaj koło mnie. Dziękuję również Baobabowi i Mariuszowi, że pomagali na streamach i bardzo dziękuję. Już widzą, dziękuję wam chłopaki. Powiem ci, że utyłeś, ale popracujemy na twoją formę. Załatwiłem ci aktora, widzisz? Kurde, jesteś w ogóle dla mnie... Słyszałem o tobie legendy, jesteś taki wysoki. Ty to jesteś... Pogadamy w ogóle. Jutro wszystko na żywo. Sobie porozmawiamy. Ja... Właśnie, na temat kobiet też będziemy mówić zaraz. Bardzo dziękuję. Łukasz, chodź z czatem, bo ja teraz już muszę wisieć. Tak, do was będę mówił, do widzów. Ole, kurde, się czuję. Widzowie, 23 kilo schudłem, 87 waży. Przed więzieniem ważyłem 110 kilo. Ile ja? Ja to jutro idę do fryzjera, idę jutro. Wiem, że wyglądam chillowo. Bardzo dziękuję widzom za wsparcie, donate, dzięki którym miałem co jeść w więzieniu. Wynagrodzę wam to nową jakością streamów oraz długimi live'ami. Mam mega pomysłów, 6 zeszytów zapisanych pomysłów. Będzie wszystko wprowadzane na live'y. Będzie nowy sprzęcik. Zaraz będę ogarniał. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Stary Magical w końcu wrócił po 3 latach, czyli 2 lata zawiasów, zakazów nagrywania i rok więzienia. Czas na powrót. Siemano. Jutro o 19 rusza przedłużany live na kanale YouTube Polska Rodzinka. Godzina dłużej za 500 obserwujących na Instagramie, 500 lajków na fanpage'u, 1000 łapek w górę, 500 subów, 100 zł godzina. Statystyki dzisiaj również się już liczą. Czyli jak teraz mamy tutaj ile łapek? 5000. To już 5 godzin dłużej, nie, widzowie? Więc łapki w górę. Raz, dwa, trzy. I subów doszło? 10 tysięcy subów doszło. Nie, no nie doszło tyle. O kurde, lepiej nie subskrybujcie, bo nie wyrobimy się. 24 na dobę. 1000 chyba.
Jedziemy dalej, widzowie. Jutro również o 21:00 szokująca informacja związana z przyszłością nagrywania i z przyszłością kanału. Dziś powstanie za około kilka godzin zaplanowany live na jutro, czyli czat już będzie działać, więc bardzo gorąco zapraszam. Bardzo dziękuję również mojemu przyjacielowi Bartkowi, który od początku do końca mnie wspierał, mobilizował i prowadził social media, czyli fanpage'a między innymi. Nieraz mi pomogłeś wstać, gdy się potknąłem. I taki przyjaciel to w dzisiejszych czasach. Skarb, Bartek, dziękuję, do ciebie zaraz zadzwonię po streamie. I na końcu, to się nie koniec, ale koniec punktu drugiego. I na końcu wybaczam wszystkim, którzy źle mi życzyli, zdradzili, czy w jakikolwiek sposób mnie zranili. Chcę tym osobom również podziękować, ponieważ to dodało mi siły, by przetrwać w więzieniu i udowodnić wam, że Magical poradzi sobie nawet w piekle, na rygorze, byście pili wody. Oprócz Rafoniksowi, no jemu nie wybaczam, to jest jedyna osoba, której nie wybaczam, nie? Więc wszyscy u mnie mają białą kartę, czystą kartę, czy jak to można powiedzieć. Dupa cała, tyłeczek cały. Cały i zdrowy, napakowany od przysiadów, twarde jędrne pośladki, nie? No, dobra, jedziemy dalej. Ile tych kartek ma? Ostatnie. Po trzecie było? Teraz mi się każda dziewczyna podoba, nie? Po roku czasu? Dobra, jedziemy dalej. No po czwarte, słuchajcie, po czwarte. Przez rok przeszedłem tutaj szkołę życia. Czułem się jak w innym wymiarze, sam z różnymi obcymi ludźmi, którzy odsiadują wyroki za różne artykuły, nawet za morderstwo. Tak, no normalnie wszystko było, nie? W końcu czuję się jak w 2018 roku. Nie ma u mnie tego niepokoju, strachu, 2 lata zakazów i rok więzienia. W końcu mam to za sobą. Więc witam serdecznie. Miałem gorsze dni, ale przypominałem sobie szczęśliwe momenty z życia. Te, które przeżyłem, swoje prywatne. Wykop na pewno wie, prywatne sprawy. I co najważniejsze, streamy z moimi widzami i rodzinką. Jak było śmiesznie i radośnie. Rok 2023 będzie nasz. Mam masę pomysłów, trzeba nadrobić wszystko i wrócić na sam szczyt. Nic nie dzieje się bez powodu, widzowie, pamiętajcie. I dwa moje życiowe motta. Mówiłeś mi z rytmu. Wszędzie słyszałem, co mówię. Ale wybijasz mnie z rytmu. I dwa moje życiowe motta. Żeby coś osiągnąć, trzeba upaść na same dno. Żeby wtedy to docenić. No i niedźwiedzie zimą śpią, a Magical się budzi. Jedziemy dalej. Po piąte. Kochani, dziś masa relacji z wyjścia na Instagramie Daniel Magical, wbijajcie. Już jutro w końcu powrót legendarnych streamów Star 19, kanał Polska Rodzinka. Dajcie znać znajomym, bierzcie wolne, szykujcie kociołki. Bumbok? Widzimy. Oddech. No teraz mama mnie wybiła z rytmu. No nie wiem co. No i co, no i do hymnu zaraz, niespodziankę przygotowałem, słuchajcie. Widzimy się ogólnie wszyscy jutro. To jeszcze nie koniec. Już taka końcówka. Bardzo się za wami stęskniłem. Mam nadzieję, że zerwiemy nie jedną nockę jak dawniej. A teraz Łukasz prosiłbym cię, abyś włączył Menelix Song. I wyjmij tą komórkę. Albo nie, czekaj, jak to teraz zrobić? A co ty chcesz? Kociołek! Chcecie kociołek na parkingu? Zrobi kociołek, a Maryś najbardziej. Kurde, ludzie, patrz, jakby jakieś święta były. Kociołek, lecimy z tematem. Menelix! Pokaż brzuch! No jutro wam pokażę, no schudłem, no nie mam 6 opaka, no bo ja całe życie byłem gruby. Słuchaj, tak? Ja ci powiem tak, nie wiesz jak... Schudłem 23 kilo. Nie można. Plecy są. To, ale to już tu zrobimy. Poważnie. Ten. Jak tu nie można? To już tu zrobimy, tu. Ale jak przyjadę... Jemy kpicie w miejscu publicznym. A to gdzie zrobimy kociołek teraz? O, w kiblu! Idę do kibla. Przypał, że byś. Gdzie, w kiblu? A skąd on dowiedzieć, że... Jak se kociołek? Widzowie, gdzie zrobimy kociołek? A nie włączaj, jeszcze nie. W pole. To jedziemy w pole gdzieś. IRL-a robimy. Dobra. W pole idziemy. To Łukasz, będziesz operatorem? Zamki... Ja mogę. A ty kierować muszę. Chodź z tyłu ze mną. A to jedziemy gdzieś, no. No. Gosia, idź do przodu, chodź Daniel z tyłu. Tak, no. Będziesz w trzech siedzieć. Dobra. No, to mi nie pokażę. A, Mariusz z tej strony. Dobra.
Kochani, bierzcie wolne, Daniel wrócił na rejony. Słyszała pani? Tam z przodu blondynka? No. Jezu, no. No wygadacie ty. No. Wygadacie, ty. Słuchajcie, widzowie, jedziemy gdzieś zrobić kociołek. No. Tam się nie da jakoś kurki położyć? Da się, ma statyw. No to daj będą. Kurwa, czat. No, bez muzyki, ale wyglądam, ja nie lubię takie. Wyglądasz jak Super Mario po roku w Rosji. No, a jak ja wtedy bez muzyki? Kurde, jak tylko przyjdzie. Siemano widzowie, siemano, słuchajcie, jedziemy szukać miejsca, gdzie zrobimy kociołek. No nie mogłem tego odpuścić, no. Musi być kociołek dzisiaj, chociaż po szklance się napijemy, bo nie chcę dzisiaj się upijać. Boże. Po detoksie takim długim. Pasy? Łukasz zapiął i mama. A czemu? Co ten Mariusz odpierdy? Nie, normalny koleś. Co włączysz za muzykę? Włącz mi Ocean Drive jeszcze raz. Widzowie, do hymnu, jedziemy. Wrócił Magical po roku z więzienia. Ty, ja byłem w więzieniu w ogóle, czajcie to. W szoku jestem, nie? Mama też siedziała, PZ siedział, Mariusz siedział, Boba siedział, Łukasz też siedział. I ten temat poruszymy, bo siedział tam między innymi przez pewną osobę. I też mamy na niego papiery. Ja też to puszczę w internet. Gdzie to jest wyjazd? No tam gdzie wjechałeś. Co myślicie na temat Rafoniksa, to co zrobił? Wyjazd pisze tu prosto. W samochodzie możesz, bo nie miejsce publiczne. Ale jedziemy gdzieś na jakiś parking. Nie, tu się coś wyleje wszystko, zaraz Łukasz będzie miał zalany. Do hymnu, głośniej trochę proszę. Tu pisze wyjazd. Nie, wyjazd teraz w drugą stronę. Nana! Magika, Daniel, jestem, wróciłem wykop. A właśnie, przemowa. Nie powiedziałem wszystkiego. Wyłącz. Wiedziałem, że coś ominąłem, bo te punkty mi nagle się nie zgadzały. Trzymaj komórkę. Trzymam. Słuchajcie widzowie, jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Wszędzie jest wyjazd, a wyjazdu nie ma. Wejście. Prosto wyjazd. Dobrze, jest, leci. Widzowie. Daj. Ty, wyjazd z drugą stronę. Mama, proszę o ciebie, czytam. Widzowie, gotowi? Siemanko. Ogólnie słuchajcie widzowie, przy okazji chciałbym przeprosić wykop. Mam nadzieję, że zaczniemy wszystko od nowa. Przysięgam dotrzymywać słowa i spełniać cele. Ogólnie przez ostatnie lata się pogubiłem. I tu mówię już do wszystkich. Byłem zaślepiony, wszystko było na mojej głowie. Widmo więzienia wisiało nade mną i nad mamą. Straciłem radość z tego, co najbardziej kocham, czyli ze streamowania. Ale w końcu przetrwaliśmy najcięższe czasy. Jestem w końcu wolny, zszedł ze mnie ten ciężar. Głowa czysta, serduszko naprawione. Fizycznie i psychicznie jestem wzmocniony. Więc spełniać marzenia czas nadszedł. No i kolejna sprawa. Co się dzieje? Nie mogę patrzeć. Mama się boi. No akurat ciemno jest. To. No, to będzie widno. Dlaczego my jeszcze nie wyjechaliśmy? Bo my jeździmy w kółko, wszędzie wyjazdy sam. I że w tym Poznaniu to jest ciężko wyjechać, no. Wszędzie wyjazdy. Zasięg mamy w ogóle? Oj. Tu może być lipa. Co znowu? Ale no jedzie. Tam masz wyjazd. Ja, no Łukasz, no tu mam wyjechać i umiesz. Jadę przecież. Ale laska ty, poka dupę, no. O jeden. Ta jaka chuda szprycha. Ole mamusie. Fuj. Za chuda. Ole szkapa. Będziemy też IRL robić. Widzowie, słuchajcie, piszcie do mnie na Instagramie Daniel Magical. Proszę was o pomoc. Czy można połączyć kamerę profesjonalną jakąś z komórką? Wiecie o co chodzi, żeby na komórce mieć czat, a kamerą, lustrzanką czy coś jakoś nagrywać. IRL. Piszcie do mnie widzowie, bo chciałbym profesjonalnie zacząć robić już te IRL, szukać może jakieś fajne Ukrainki, Ukraińców, może jakichś fajnych panów. Nie no, nie, na panie tylko, nie? Świruję z tymi panami, bo to w tym więzieniu trochę mózg wyprali, że wiecie o co chodzi. No słuchaj, Ferrari na różne gawki były. No. Jak tylko siebie oglądają, to co się dziwisz? Kamerą. No i tylko będzie światło i jeszcze ostatnie zdanie na temat przemowy, bo ominąłem ten punkt, przepraszam was za to. Dobrze, słuchajcie, przepraszam, trzeci punkt. Mama, proszę, cisza. Spokój się. W końcu po dwóch latach bycia singlem
czas się zakochać, oficjalnie szukam dziewczyny, więc zapraszam na Instagram Daniel Magical. Nie chciałem poznawać nikogo prędzej, zakochiwać się, ponieważ no wiadomo było, że idę do więzienia, nie chciałem żadnej dziewczynie robić problemu, dużo niestety kontaktów zerwałem, ale czas wrócić na tory właściwie, nie? Dobra. Do hymnu, od nowa. Lecimy, Ocean Drive, serduszka na czacie. 3, 2, 1, zostawcie łapkę w górę. Dawaj, Łukasz, jak chcę wyjść, już kurde, już nie mogę utrzymać. No. Przedzieć. A, wyjechałem. A gdzie chcesz wsiąść? Wyprostować nogi i kociołek zrobić. Jo. Szukamy miejsca na kociołek, widzowie. Do hymnu. Podgłoś, Łukasz. Jumę walną. Łukasz, no, jak to się włącza? To jest długo. Tu się biegnie. Pozdrawiam Śląsk! Lecimy! Jak się obraca kamerę? Teraz oficjalny stream jutro o godzinie 19:00. Zapraszam wszystkich, zostawcie suba, żeby się nie przegapili. Mamy pakować torby z Maryszem? Gdzie ja schodzę? Do ciebie! No tak! Przedłużany live! Pakujcie torby! Ja jeszcze liczę, że PZ przyjedzie, nie? Jakąś dupę niech ogarnie, on tam ma jakąś... Wiesz, że PZ gejem został, no co ty, w ogóle nie mieszajcie mi w głowie. Leno Paleno, czat spam, zostawcie łapki w górę. Lecimy z tematem. Kaleno! Póki ja do tej galerii zawsze chciałbym wrócić, ale no, już nie. Lecimy! Leno Paleno! Głośniej, Łuki! Pretty girl, pretty girl, no makeup. If you see her, you would think she was made up. In a party with some rock, go to Ace up. Party till the sun go down, this is paid up. Leno Paleno! Jutro idę do fryzjera, jutro, barber. Farbuję się jutro. Tu i ja. Leno, paleno. Kanie to będzie. Damy rady, widzowie, wróciliśmy. Jacek w pracy. O, Jacek się pytają. Ale świn. No, Łuki, mamy parking gdzieś? Za dużo, nie, za grubo. Wyłącz. Dobra, widzowie, czytam teraz czat. Co tam u was? Kto normalny wbił tu na serio? Podziwiam. Jaca praca. No jaca praca!
Siemano widzowie, pozdrowienia z Katowic, byku Josne, pozdrawiam serdecznie. Kurczę, nie lubię siebie z bliska, jeszcze tak jestem niewyjściowy, tym bardziej, nie? Ciągle do ciągnie do alkoholu, ale kociołek obiecałem. Mogę się zrobić. Siemano, siemano, łapki w górę, pamiętajcie, robimy mega zasięgi. Też tęskniłem widzowie. Chcesz duży telefon? Czy za daleko? Nie, za daleko, wtedy już trzymam. Za co siedziałem? Za nakłanianie do fałszywych zeznań. Nie pokazujemy, gdzie jedziemy, nie pokazujemy. Zdążymy zrobić kociołek pewnie i się napić trochę i ten, nie? No. Kurczę, ale taki spam jest, dawno tak nie było. Całą klasę oglądamy. Właśnie w szkole jesteście pewnie. Pozdrawiam wszystkie klasy w Polsce. Teraz piosenka, słuchajcie, ale już mam chrypkę, trudno. Jesteście tego warci i tęskniłem za wami wszystkimi. Słuchajcie, w więzieniu na początku jak wjechałem, to piosenka jedna mi wpadła ucho, to był mój hymn więzienny. Daleka droga do domu. Włączy Seba. Wszyscy serduszka na czacie, kto to zna. Piosenka ode mnie z dedykacją dla wszystkich uczniów, dla wszystkich szkół, dla wszystkich fanów, wrogów. Wszyscy macie u mnie białą kartę. A ty wiesz, co musisz zrobić, jak siedziałeś? Jakąś dziarę sobie fajną pierdolnąć. Mam mega pomysł, Seba. Koma? Daleka droga do domu? Daleka droga do domu, DDD. Sisz? Nie, dupa nie boli, dupa nie pękła. Gwint to by jebnął, wiecie komu, na R. Co rozje się na mnie, na moją mamę. Jutro pokażę wam i wytłumaczę, o co chodzi. Piszcie do Wardęgi, żeby do mnie napisał. Do Sylwka. To nie jest to. Nie? Nie, wyłącz to. Jak to nie to? DDDD, wyłącz to! Seba, DDDD, 4 razy DDDD. To nie było koma, widzowie, na tego nie znam. Wiem, że parę dni temu czarodziejka był na disco polo teledysk z ozdobą. Z Dawidą. Jo, ozdoba nie żyje, nie? Szkoda. Icek się powiesił, ozdoba się powiesił. Daleka droga do... Głośniej proszę! Mój hymn! Tylko po zmroku do swoich spraw i natłoku. Gniazd i spokoju, byle odnaleźć się. Daleka droga do domu. Wracamy tylko po zmroku do swoich spraw i natłoku. Gniazd i spokoju, byle razem odnaleźć się. Kurde, wróciłem, wolność! Byle razem odnaleźć się. Ja pierdolę, po roku. Lecimy, słuchajcie! Ej, bo nie wiem, jaki czas płynie we mnie na stałe. Znów przeżywam 3 lata, ale jeszcze w jeden rok. Miałem wrócić dziś do domu, ale płynę gdzieś dalej. Na fali Weny zbudowałem sobie nowy dom. Więc nie bądź na mnie słaba, będę jutro nad ranem. Teraz czeka na też będziemy nagrywać swoją muzę. Coś, co pozwoli mi odejść. Będą tyle dyski, będzie muza. Czekać wiecznie, aż wrócę. Zostawcie suba! Co to? 105 kilo! Ja ważyłem 110 przed bliżeniem. Teraz ważę 87. Spóźniono najlepszego, bo święta były. Jeśli żywego nowego roku, żebyś. Opowiem wszystko. Też dziękuję za życzenie. Wszystko wam jutro opowiem o świętach. Bliżej do gwiazd, odkąd bagażu nie mam. Przyszłość zapisał. Było się chwilę. Problemach związałem już. Bliżej gwiazd, kiedy bagażu nie ma. To jest właśnie to, nie? To są te piękne słowa. Proszę dalej włączyć. Idzią porozumienia, tylko nie pytaj mnie, czy jutro będę pamiętał. To zostanie na zawsze już jak bizny na rękach. Jak chwilę zwątpienia, gdy życie nas dojeżdża. To sam nie zwalniam, ciągle przed tym uciekam. A monotonia nigdy nie dogoni mnie na pani. A mamy gdzie tylko chciałeś zrobić? Chyba, że tam zmienię zdanie, będę tego chciał. Czekaj, chory... ty dawaj gdzieś na jakieś osiedle i chuj. No, tu jest las jakiś, tu gdzieś wjechać. Tak, nie za głęboko, żeby zasięg był, nie panie? No tak, wiem, no, zgrzeżę. Słuchajcie, witam was serdecznie. Jeszcze raz, za chwilę wysiadamy, robimy kociołek. Jutro oficjalny stream o 19:00. Mam nadzieję, że już z takiego lepszego sprzętu wszystko będzie się załatwiał. O, mamy las tutaj blisko. To dobrze. Jest Sebastian, jest Mariusz. Dziękuję wam za te streamy, co byliście. Nie ma sprawy. No ja myślałem... Gdzie się reaktorów było, chłopie? O Jezu. Myślałem, że PZ będzie dzisiaj, myślałem, że będzie Jacek, a Jacek ma swoje obowiązki. No. No to bym musieli przyjechać większym samochodem, panie. No. Vanem. No. No, kurde.